Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę taki nietypowy odcinek, bo pogadamy sobie o czymś, czego w grze nie ma, a co możemy sobie wyobrazić i takim tak naprawdę koncepcie, który został napisany w artykule na Pokémon GO Hubie odnośnie Pokémonów fuzji, tak? Czyli fuzji Pokémonów w Pokémon GO. Jak by to miało wyglądać, jakby to można było wprowadzić, żeby to fajnie funkcjonowało. No i tak mniej więcej przyjrzymy się temu, czy miałby to jakikolwiek sens i czy rzeczywiście byłoby to fajną opcją. No i postaram się jakoś ocenić ten pomysł na plus czy też minus już na koniec samego materiału. Zanim oczywiście jednak zaczniemy, przedstawię kolejną osobę, która wygrała Pokécoinsy pod ostatnim filmem. A jest to, przypominam, osoba, która zostawiła łapeczkę w górę i subskrybuje mój kanał oraz napisała jakiś komentarz. Przypominam, jeśli chcesz wygrać Pokécoinsy w kolejnym filmie, to łapeczka w górę, subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem, żeby zawsze otrzymać powiadomienia. No i komentarz obojętny, jaki na przykład może być, to być, nie wiem, kod trenera, bo co chwilę losuję jedną osobę i daję ją do znajomych na swoim koncie, więc być może właśnie wylosuję twój kod. A dzisiaj wybrałem komentarz Klaudii Krygier, Pokécoiny. Klaudio, zgłoś się do mnie na fanpage z jakimś screenem, że to konto należy właśnie do ciebie po odbiór nagrody. No a jeśli nie masz Facebooka czy tam Messengera, to można przez, nie wiem, jakąś tam wiadomość na live'ie spróbować się kontaktować, czy przez sekcję komentarzy. No a wszystkim innym życzę powodzenia w kolejnym losowaniu. Przypominam, że tych losowań jeszcze będzie sporo, bo co każdy film będziecie mogli wygrać Pokécoinsy i póki co nie zamierzam się z tego wycofywać. Więc śmiało zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i jakiś komentarzyk napiszcie. Przy okazji zapraszam też na moje transmisje na żywo. Dzisiaj kolejne koło do godziny pewnie 21. Można tam grać za darmo karty Pokémon, kontakt 30 level, łapię tam widzą Pokémon, robię wam rajdy. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Te streamy są oczywiście codziennie, koło właśnie godziny tam 20-21. Mniej więcej tak staram się te live'y zaczynać. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was na materiał. No i przenosimy się na artykuł na Pokémon GO Hubie, czyli pomysł na fuzję Pokémonów. Venus Toys, czyli jest to oczywiście fuzja Venusaura i Blastoise'a, która pojawiła się chyba w którymś tam odcinku anime Pokémon. I to był Gastly, który się przemienił właśnie w Venusaura oraz w Blastoise'a, a następnie połączył te dwa Pokémony, żeby przestraszyć Bulbasaura i Squirtla, żeby po prostu nawet nie chciały te Pokémony z nim walczyć. No i tu mamy też zdjęcie tego, co tam wyszło. W sumie to było dosyć dawno, bo to były te pierwsze odcinki. No i wygląda to, jak wygląda ta grafika. No ale dzięki temu ta teoria, czy tam pomysł, tak, koncepcja ma jakiś zalążek w samym serialu, tak. Oczywiście mamy ostrzeżenie, że to jest 100% fanart, tak, że to jest jakaś tam, że ktoś to sobie po prostu wymyślił i tam, nie wiem, wszystko to rozpisane będzie, jakieś tam nawet statystyki Pokémonów oczywiście są tylko i wyłącznie wymyślone, nie są w ogóle w oparciu o żadne badania, jeśli chodzi o Pokémon GO. To wszystko jest tylko teorią i to bardzo mało prawdopodobną, ale na tym odcinku właśnie przyjrzę się jej tak bardziej szczegółowo. Tu mamy właśnie wspomnienie tego, że ten Venus Toys pojawił się w tym 20 epizod anime Pokémon zatytułowany The Ghost of Maiden's Peak. No i to jest, że Blastoise i Venusaur zostały stworzone przez Gastly'ego i Gastly w walce z Ashem, czy raczej ze Squirtlem i Bulbasaurem Asha, jakby połączył tego Blastoise'a i Venusaura razem i sam nazwał chyba go Venus Toys i po prostu od tego czasu pojawiły się jakieś tam spekulacje na temat różnych w internecie takich, no oczywiście wymyślonym przez różnych fanów właśnie Pokémonów, jakieś tam fuzje, czy też grafiki. W generacji 5 też mieliśmy fuzję, jeśli chodzi o Pokémona Kyurema, który został wprowadzony z mechanizmem właśnie łączenia Pokémonów i to w tym celu właśnie mamy wykorzystane legendy smocze, czyli Zekroma i Reshirama. No i oczywiście zmienił się wygląd, typy nawet, umiejętności, statystyki oraz ruchy. No i oczywiście tu jeszcze mamy, no, że to się nigdy nie wydarzy w Pokémon GO, ale właśnie z uwagi na ten artykuł chciałbym tutaj pokazać, jak to mogłoby wyglądać, tak? Czyli tu mamy odnośnie Venus Toys'a, taki poradnik do Venus Toys'a, jak to by mogło wyglądać. No i Venus Toys byłby Pokémonem typu wodnego i trującego. No i oczywiście jest to pierwsza fuzja Pokémonów, z którą w ogóle mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o Pokémony. Oczywiście możliwy do zdobycia przez ewolucję Wartortla i Stubulbasaur Candy lub vice versa.
i trzeba było posiadać Pokemona ducha widzianego jako ostatniego Pokemona po prostu przez nas łapanego, tak? No i jeśli chodzi o statystyki, tak? No to mamy statystyki Venusaura, Blastoise'a, no i Venusaur miałby maksymalne CP 3010, 208 ataku, a więc najwięcej, defa też najwięcej, 227, no i 178 staminy też najwięcej. Więc ten Pokémon naprawdę byłby całkiem niezły, ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie wyobraźnia twórcy tego artykułu. No i tu mamy jeszcze nawet wspomnienie o mecie w grze, tak? Jak tam by się sprawdził ten Venusaur. No i jeśli właśnie chodzi o Pokémony wodne, i tutaj nawet mamy Pokémony, których jeszcze nie ma oczywiście w grze, jak na przykład Palkia. No i Kyogre wciąż jest tym Pokémonem najsilniejszym, ale Venusaur jest gdzieś tam za Vaporeonem, za Manaphim, a jednak przed Milotickiem, Suicunem, Swampertem czy Roserade, która tutaj się chyba znalazła z uwagi na swój typ trujący. No i byłby najsilniejszym Pokémonem trującym, tak? Silniejszym od Roserade. Właśnie dlatego tam tutaj był właśnie zaznaczony nad tym Pokémonem, że po prostu byłby od niego silniejszy, jeśli chodzi o maksymalne CP, bo ataku dużo, dużo mniej. I tak można powiedzieć, że okrzyknięty królem trucizny, King Poison, tak? Przed wprowadzeniem Nihilego Ultra Bestii w generacji 7. No i tu jeszcze kolejna ciekawa w miarę rzecz, czyli ataki, które mógłby znać. Ataki szybkie to byłby Razor Leaf, Wine Whip, Water Gun i Bite. No i ataki Charge Petal, Blizzard, Solar Beam, Sludge Bomb, Hydro Pump, Flash Cannon i Ice Beam. Myślę, że to całkiem spoko pomysł. Oczywiście jest to połączenie tych Pokémonów, Venusaura i Blastoise, tak głównie połączone właśnie te ruchy wszystkie stąd się właśnie wzięły. Boost pogodowy miałby przy pogodzie Sunny lub Rainy. No i tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o Sprity, jakby to wyglądało, nawet w wersji Shiny. Tutaj widzimy takiego, widzimy, to jest taki Blastoise ze skorupą, a na tej skorupie można powiedzieć, że kwiat tego Venusaura, tak? Który mu rośnie na plecach. Czyli po prostu ma to być forma, która przypomina ta, która się pojawiła w serialu. Rzeczywiście jest podobna i raczej tak właśnie miałaby wyglądać, czy miała wyglądać. Tutaj nawet autor zaprasza do dyskusji na temat fuzyjnych ewolucji Pokémonów na specjalnym kanale na Discordzie, do którego jest podany nawet link. No i jeśli chodzi o ten artykuł, to by było na tyle. No i teraz zwracam się do Was, co Wy o tym sądzicie, jak Wy byście rozpatrywali, jak Wy widzicie, czy miałyby sens wprowadzenie takich fuzji Pokémonów w Pokémon GO, czy to rzeczywiście by się sprawdziło, czy to byłby dobry pomysł, żeby właśnie Niantic to wprowadziło w grze. Dajcie znać w komentarzach, postaram się oczywiście wyróżnić te najciekawsze i Wam odpowiedzieć. No i raz jeszcze przypominam o konkursie na Pokécoins. Jeśli chcesz wygrać Pokécoinsy, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, no i napisz jakiś komentarz, na przykład może to być Twój kod trenera, ponieważ przypominam, że co film losuje jedną osobę z komentarzy jej kod trenera i dodaję ją do znajomych na swoim oryginalnym koncie. Jeśli chodzi o stan mojego konta, to wciąż brakuje mi około tam 550 tysięcy punktów doświadczenia do levelu 40, ale póki jeszcze nie mamy tego, prawda, maksymalnego levelu zwiększonego, co oczywiście zostało w jakiś tam sposób zapowiedziane i no podobno ma być oficjalną wiadomością od Johna Henki, no to wciąż czekamy, kiedy się okaże, jaki ten level ma być wprowadzony, czy to ma być level 45, czy też 50 od razu, czy może nawet 43, tak bardziej stopniowo, zobaczymy jak to będzie wprowadzone. W każdym razie ja na razie jakoś bardzo się nie spieszę, tym bardziej, że póki co na rajdach Registeel nie za bardzo zachęca do tego, żeby na te rajdy przychodzić jakoś z nadzieją na cokolwiek innego, oprócz jakichś tam punktów doświadczenia, czy Rare Candy. Przy okazji zapraszam też na moje codzienne transmisje na żywo. Dzisiaj też pewnie koło 21 będzie kolejny live. Można tam wygrać za darmo karty Pokémon, kontakt, że 300 level. Robię tam widzą rajdy, łapię wam Pokémony. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Odpowiadam na wasze różne pytania odnośnie Pokémon GO, czy odnośnie różnych innych spraw, więc jak macie do mnie jakieś pytania, cokolwiek, to oczywiście zapraszam na streamy. Staram się oczywiście tam czytać wszystkie komentarze, więc nie powinienem raczej Twojego przeoczyć. Jeśli oczywiście tylko będziesz potrafił jakoś tam w sposób się kulturalny zachować, to myślę, że spokojnie uzyskasz odpowiedź na swoje pytania. A teraz już dziękuję za wytrwanie do końca. Dziękuję za Wasz poświęcony czas na oglądanie filmów bardzo serdecznie. No i oczywiście życzę powodzenia w losowaniu Pokécoinsów. A teraz już trzymajcie się. Do następnego razu. Na razie. Cześć.